Poranna rozmowa Radia Opole. Witam Państwa gorąco, tak gorąco jak już jest teraz. Aneta Skomorowska-Kobza i mój gość Agnieszka Ziętarska, zasiadająca w jury konkursu Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury Ludowej Jawor u Źródeł Kultury. Dzień dobry. Dzień dobry. I cześć Agnieszko, bo jesteś także w naszej załodze Radia Opole, byłaś w jury tego konkursu, tego festiwalu. Festiwal organizowany przez Radio Kielce pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zdominowany przez Opolszczyznę, bo dwie z trzech nagród trafiły do nas. Proszę, opowiedz o tym festiwalu. To jest niezwykły festiwal. Radio Polskie Kielce organizuje go od 2010 roku, ale dotychczas gala finałowa zapraszała jedynie gości z regionu świętokrzyskiego. Natomiast od tego roku do tego konkursu zostali zaproszeni wszyscy w Polsce. W zasadzie to rozgłośnie radiowe, które miały za zadanie, aby najpierw wypromować i znaleźć twórców ludowych ze swojego regionu, a potem wysłać po każdym reprezentancie właśnie do Kielc. Były trzy kategorie. Zatrzymajmy się tu na chwilę, bo ten festiwal, no, szczerze mówiąc, nie był do tej pory szczególnie znany. Ja właściwie się dowiedziałam o nim pierwszy raz w momencie, kiedy myśmy tych twórców ludowych do festiwalu szukali, dlatego że to pierwszy ogólnopolski. Pierwszy ogólnopolski. W zeszłym roku zaledwie kilka tylko regionów dołączyło. To była Małopolska, Lubelszczyzna, Warmia i Mazury. Natomiast w tym roku dołączyło 15 rozgłośni radiowych, które selekcjonowały, wybierały i typowały tych twórców, którzy są ważni dla regionu. No i były trzy kategorie, to już powiem. Kapela lub zespół ludowy, w tym dziecięce i młodzieżowe, solista, śpiewak lub instrumentalista i trzecie rękodzieło ludowe. I w dwóch kategoriach zdobyliśmy my, jako Opolszczyzna, nagrodę. No tak, kiedy był tam i przyznawał nagrody minister, profesor Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego, to powiedział, że chyba Opolszczyzna jest takim miejscem, taką kolebką kultury ludowej. Ja się w pełni z tym zgadzam, nie tylko z tego powodu, że tutaj mieszkam na Opolszczyźnie od urodzenia, ale rzeczywiście trzeba powiedzieć, że i rękodzieło ludowe opolskie i nasz zespół, który otrzymał główną nagrodę, naprawdę wygrał no, bezkonkurencyjnie. I to był zespół Śląskiej Pieśni Ludowej Silesia i w kategorii rękodzieło ludowe pani Małgorzata Mateja, która zdobi porcelanę. Porcelanę wzorem opolskim, czyli to, co jest wpisane na listę niematerialnego dziedzictwa. Tak, to jest bardzo też ciekawe, dlatego że w latach 60. zaczęto przenosić wzory z kroszonek na porcelanę. Bo porcelana rzeczywiście bardziej trwała niż pisanki, niż kroszonki. Tak, niż bardziej trwała i chyba też użytkowa, bo można pić kawę, można korzystać z tych wszystkich elementów, które są w zestawie. I rzeczywiście pani Małgorzata Mateja też przepięknie o tym opowiada. Ponad 20 lat temu zaczęła przenosić te wzory na porcelanę. Sama wypala, ma piec i tak naprawdę tworzy nie tylko dla całej Polski, dla całej Europy, ale wysyłała nawet za ocean. Jest niesamowite zainteresowanie, bo to wszystko jest bardzo bujne. Piękna przyroda i też misterna, bardzo precyzyjna praca. No to wszystko powoduje, że każdy chyba taką porcelanę chce mieć w domu. A z kim wygrała pani Małgorzata Mateja? Jakie jeszcze dzieła kultury ludowej były w tej kategorii? Twórców było bardzo dużo. 15 rozgłośni radiowych. Każdy praktycznie wystawiał trzy kategorie. Wygrała z bardzo różnymi osobami, bo dodam także, że w kategorii solista, śpiewak lub instrumentalista, my w tej kategorii nie wystawialiśmy, bo nie było takiego zgłoszenia. W dwóch kategoriach i zgarnęliśmy, wszystko. Gdybyśmy wystawili w trzech, być może zdobylibyśmy także i w trzeciej kategorii, to ja już w takim razie zapraszam słuchaczy do tego, żeby się zgłaszać w przyszłym roku, bo z pewnością będziemy także robić kolejną edycję, także na antenie Radia Opole. Wygrał Andrzej Butz, to jest mężczyzna, który robi pistrzałki, który robi trąbity, czyli te wszystkie instrumenty pasterskie, które są na Podhalu, ale na przykład byli także niesamowici twórcy z Wielkopolski, którzy produkują, wytwarzają dudy wielkopolskie. Był też
pan Cezary Gajewski, który tworzy garnki. W zasadzie to w Urzędowie, tam gdzie mieszka, od 500 lat tworzy się takie garnki, czyli elementy z ziemi, tak jak on to nazywa, ma wielki piec, wypala bardzo tradycyjnymi metodami. Były także panie, które się zajmują haftami, które także tworzą porcelanę. No, bardzo szeroki wachlarz różnych, różnych rzeczy. A jednak nagroda dla nas. A jednak nagroda dla nas. I to bezkonkurencyjnie. Wydaje mi się dlatego, że jest jakaś taka niezwykła też wrażliwość i precyzja w twórczości tych naszych laureatów. Pani Małgorzata Mateja naprawdę, kiedy opowiada o tym, w jaki sposób tworzy, a też miała na tym festiwalu swoje stoisko, można było do niej podejść, pokazywała, w jaki sposób tworzy, jak nakłada stalówką farby ceramiczne na porcelanę, jak wygląda ten dotyk, ten nacisk na porcelanę. Też ma znaczenie, tworzy, tak? To wszystko ma znaczenie. I emocje, i precyzja, i lata doświadczenia, i wyobraźnia, to jak widzi naturę, to jak widzi świat, co chce pokazać na tym wazonie, czy na pucharze, bo robi bardzo różne elementy. Wydaje mi się, że to chyba przesądziło o sprawie, czyli nie tylko to, co wytwarza, ale też w jaki sposób do tego podchodzi i też jak promuje i popularyzuje kulturę ludową, bo to także było bardzo ważne kryterium w tym konkursie. Dodam, że te osoby, które się zgłaszały, oprócz tego, że dokumentowały swoje prace za pomocą nagrań, czy też filmików albo zdjęć, także dołączały do tego dokumentację, czyli to wszystko, co zrobiły do tej pory, co robią, jakie osiągnęły także wyniki na rozmaitych konkursach, w jaki sposób popularyzują, bo to jest także istotne, żeby się dzielić, żeby pokazywać, żeby zarażać młodych twórców, szukać następców i rzeczywiście odnosić się do tych źródeł kultury ludowej, czyli do tych wartości, które też przekazujemy. I właśnie w taki sposób wybieraliście państwo jako jury zwycięzców tej kategorii dotyczącej twórców ludowych, no bo jeżeli mamy kategorię zespoły ludowe, to jest prosta sprawa, tak? Występ oglądamy i na tej podstawie oceniamy, a ocenić, co jest fajniejsze, bardziej wartościowe, jeżeli o kulturę, czy porcelana, czy garncarstwo, no to już jest kwestia czego. No właśnie, to jest bardzo trudne. My też bardzo dużo o tym rozmawialiśmy i przed wyborem, i po wyborach, bo tak jak mówię, że pojawili się w jury przedstawiciele tych 15 rozgłośni radiowych, które przystąpiły do konkursu. Trudno jest to ocenić, ale nie tylko kierowaliśmy się takimi kryteriami, właśnie jak popularyzacja, jak wartości, jak znaczenie dla regionu, ale też zwracaliśmy uwagę na takie nasze wewnętrzne doświadczenia estetyczne. Co to w nas wywołuje? Bo tak sobie myślę, jak nas teraz państwo słuchają, to też pewnie mają swoich ulubieńców, albo kiedy pojawiają się u nas w Opolu, w Skansenie, w Bierkowicach, to też są tacy artyści, którzy podrywają serce. Człowiek staje, słyszy muzykę ludową i wie, że to jest właśnie to coś. Tak samo jak stoi się przy porcelanie, czy przy jakichś innych wyrobach, to jest jakiś taki rodzaj autentyzmu, prawdy, czegoś, czego szukamy, jakiejś prawdy o świecie, albo spotkanie z żywiołami, z naturą, z historią naszych przodków. I to w zasadzie wszystko wpłynęło na wybór jury. Albo po prostu ja teraz spłycę to oczywiście. O, jakie to piękne, chciałabym mieć to w domu. Czy można to kupić? No właśnie, ja wczoraj bardzo dużo czasu spędziłam, ponieważ drugi dzień tego ogólnopolskiego festiwalu Jawor u źródeł kultury miał miejsce w Tokarni pod Kielcami. To jest przepiękny skansen, park etnograficzny. I tam pani Małgorzata Mateja miała swoje stoisko. Mnóstwo osób podchodziło i bardzo chciało kupić. Pieniądze nie wchodziły w grę, albo dzbanek, albo porcelanę. No i tak się trochę śmiałyśmy z panią Mateją, ponieważ sporo tych elementów wypożyczyła z Bierkowic, no bo coś, co powstało 20 czy 15 lat temu, oczywiście spod jej rąk, no to ma także już taką wartość muzealną, tak, ponieważ to jest na porcelanie, której już dzisiaj nie ma, na przykład, więc to też jest przechowywane. I sprzedać nie mogła, ale bardzo dużo osób podchodziło i rzeczywiście chciało mieć to w domu, bo chcemy to mieć.
No bo to jest piękne, Agnieszka. Tak, bo to jest piękne, ale kiedy ma się takie poczucie, że robi to ktoś i spędza 10, 15, 20 godzin i że jest to też pewien przekaz tradycji z wcześniejszych pokoleń. Pani Małgorzata Mateja powtarzała wielokrotnie, udzielając wywiadów radiowych wczoraj dla wszystkich radiostacji, że to nie jest tylko jej nagroda. To jest nagroda całego naszego regionu, ponieważ to wszyscy twórcy na to pracują. Na ten wzór, na te spotkania. Ona też jest częścią przecież tych spotkań, tych rozmów, tych różnych warsztatowych elementów, kiedy twórcy się spotykają, dzielą, albo rozmów mieszkańców Opolszczyzny, którzy przychodzą, którzy na przykład pokazują jakieś elementy albo zdjęcia czegoś, co robiła ich babcia. To jest tak naprawdę sukces całego województwa opolskiego. Mówi Agnieszka Zientarska, zasiadająca w jury konkursu Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury Ludowej Jawor u źródeł kultury, w którym to festiwalu Opolszczyzna zgarnęła 2 z 3 nagród, a ciąg dalszej rozmowy na radiopole.pl. Agnieszko, parę słów jeszcze o zespole Śląskiej Pieśni Ludowej Silesia. To druga z nagród, jaka trafiła na Opolszczyznę. To oni nam tę nagrodę przywożą. Czym się ten zespół różnił od innych zespołów ludowych? Bardzo trudno jest powiedzieć, czym się różnił, dlatego że każdy z tych zespołów, który miał od kilku do kilkudziesięciu osób, stara się promować kulturę ludową, czyli promować te wszystkie pieśni, które powstawały w danym regionie, ale wydaje mi się, że zespół Śląskiej Pieśni Ludowej Silesia, który już prawie 30 lat śpiewa u nas na Opolszczyźnie, w przyszłym roku będą właśnie obchodzić jubileusz 30-lecia, ma coś takiego niesamowitego, że łączy bardzo różne emocje, smutek, nadzieję, radość, rozpacz, to wszystko mieści się w słowach i w muzyce tego 4-osobowego zespołu. Podam może skład: Gabriela Dworakowska, Barbara Wysocka, Krystian Czech, to rodzeństwo, i Artur Szymaniec. Instrumentarium to akordeon, skrzypce i klarnet, głos męski i głosy żeńskie. Śpiewają na kilka głosów. Wcześniej odkrywali te pieśni, które śpiewały ich mamy, ich babcie. Zresztą pochodzą, tak jak mówią, z Dąbrówki Łubiańskiej, z Brynicy, z Gosławic. I tam te posmaki muzyki i słów szukali. Ale też dla nich bardzo ważne jest, żeby śpiewać w gwarze. To znaczy, żeby... Czyli to nie są takie, przepraszam, że ci przerwę, takie utwory, które znamy z wykonań zespołu Śląsk, czy na przykład zespołu Mazowsze, bo to są takie duże zespoły ludowe, no nie chcę powiedzieć trochę skomercjalizowane, ale chyba jednak trzeba tak stwierdzić. No i tutaj, prawda, dotykamy takiego trudnego tematu kultury ludowej, bo z jednej strony mamy tych twórców, którzy starają się przekazywać te pieśni czy muzykę, która była śpiewana przez ich mamy, babcie, ołmy, praołmy, a z kolejnej strony mamy te zespoły ludowe, które odtwarzają muzykę ludową i to trochę za sprawą folkloryzacji, która miała miejsce w latach 50. i trochę później, no właśnie takie zespoły jak Mazowsze, Śląsk, czyli stoi 30 osób na scenie i śpiewa do muzyki. W muzyce ludowej tego nigdy nie było, to znaczy śpiewy zawsze były w danych kontekstach, w rytuałach. Mamy bardzo dużo także różnych pieśniarzy u nas na Śląsku Opolskim, ale zespół Śląsk, Silesia, ten, o którym mówimy, no właśnie z jednej strony odtwarza te pieśni, które były w danym regionie, a z drugiej strony wykonuje to bardzo profesjonalnie. To znaczy przykłada wagę do linii melodycznych, szuka wielogłosowości, są bardzo dobre aranżacje muzyczne. Także śpiewa w strojach ludowych i to nie są stroje ludowe, które są zunifikowane, to znaczy, że wszyscy śpiewają w tych samych strojach. Czasami też tak jest, że na przykład na Śląsku Opolskim śpiewają zespoły ludowe w strojach bytomskich, czyli nie z naszego regionu, tylko to są nie ten Śląsk stylizowane, albo jest to mieszane. Natomiast Silesia śpiewa w tradycyjnych strojach z tego regionu.
regionu, czyli w mazelonkach, w jubkach, w czarnych strojach, takich czarnych, które były kiedyś specjalnie na przykład przygotowywane do ślubu albo do ważnych wydarzeń, co jest też zresztą ewenementem na skalę Polski. No wyobraź sobie, czarny strój do ślubu. Ale tak tutaj kobiety jeszcze na początku XX wieku chodziły ubrane. Zresztą te mazelonki, jubki czasami jeszcze można spotkać. Można spotkać jakąś panią, która pod Opolem przechadza się w takim stroju. I myślę, że to jest fascynujące. I właśnie też zespół Silesia stara się utrzymywać te tradycje takiej autentyczności. Czyli z jednej strony autentyczność, emocje, bardzo dobre przygotowanie muzyczne i instrumentalne. I kolejna strona, jakiś autentyzm. Wczoraj Krystian Czech, lider zespołu Silesia, podkreślał właśnie wagę języka, czyli gwary śląskiej, tego, że starają się zachowywać. Gwary opolskiej też, bo gwary ona jest opolskiej. Inna niż ta gwara śląska właśnie w Bytomiu, Katowicach, Zabrzu. Dokładnie tak, bo mamy dialekt śląski i ten dialekt dzieli się na różne gwary. Zresztą ci z Państwa, którzy posługują się gwarą, no to pewnie też słyszą różnicę, że zupełnie inaczej mówi się pod Opolem, inaczej mówi się w okolicach Kędzierzyna, Koźla. Są takie miejscowości, gdzie się rządzi, gdzie się prawi, gdzie się gołdą. To wszystko się bardzo zmienia, ale zespół Silesia stara się właśnie z tych okolic, z których pochodzi, brać to słownictwo, brać gwarę, wyszukiwać piękne słowa, które też bardzo dużo mówią o takiej uważności przeżywania świata i o wartościach. No bo na przykład na Śląsku tutaj, kiedy ktoś wita się z kimś, to raczej używa liczby mnogiej albo nawet mówi w trzech osobach. Mhm. Czy bylibyście, drodzy państwo, w stanie mi pomóc? I mówi się to do jednej osoby. To też pokazuje i wartości, i relacje, i stosunek. To są niby proste słowa, ale one bardzo dużo mówią o relacjach w społeczności, o szacunku do drugiej osoby. I to wszystko właśnie jest w pieśniach. Czyli to jest i to wszystko zostało zauważone przez jury. I to wszystko... Czy musiałaś na przykład, Agnieszko, podpowiadać jury, dlaczego to jest takie cenne, że Silesia właśnie w taki sposób śpiewa? I trochę podpowiadałam i zostało zauważone, ponieważ w tym składzie jury, w którym byliśmy, byli dziennikarze, przedstawiciele rozgłośni radiowych, którzy zajmują się kulturą ludową, więc dla nas pewne rzeczy są oczywiste. Można sądzić, że ktoś z Pomorza nie wie, że to tak na Opolszczyźnie tutaj jest, prawda? Tak, tak. I wtedy trzeba rzeczywiście trochę dopowiedzieć, więc ja też trochę dopowiadałam, ale też było mi bardzo miło posłuchać o innych regionach. Bo tak sobie dyskutowaliśmy w obrębie jury, co takiego jest w tej muzyce ludowej i kulturze ludowej, że ona jest dla nas tak ważna i że jest taka tendencja odradzania się. No i chyba wszyscy byliśmy zgodni, że pewien rodzaj autentyczności, kontaktu z naturą, więzi, wspólnotowość, relacje, coś, co jest bardzo potrzebne nam wszystkim. Może zmieniać się świat, cywilizacja, wszystko pędzi do przodu. Ale dlaczego potrzebujemy? Korzenie. To są nasze korzenie. A bez korzeni. Dokładnie. Prawda? To jest nasza tożsamość. Wczoraj minister kultury i dziedzictwa narodowego, profesor Piotr Gliński, powiedział, że kultura ludowa to jest taka sól ziemi. I myślę, że trochę tak jest, bo przecież od tego wszyscy wychodzimy. A najwięcej tej soli jest na Opolszczyźnie. A najwięcej tej soli jest na Opolszczyźnie i z tego się bardzo cieszymy. Ja w ogóle myślę, że to jest bardzo duży sukces naszego regionu i możemy być dumni, że mamy takich wspaniałych twórców. Za rok kolejny festiwal. Za rok kolejny tak festiwal. Można się zgłaszać do nas powoli? Tak, można się powoli do nas zgłaszać. My oczywiście będziemy na pewno informować na stronie Radia Opole, ale także w programach, w informacjach o tym, że takie eliminacje przeprowadzamy i wtedy mogą zgłaszać instytucje albo urzędy miasta, gminy swoich twórców. Bo czasami tak jest, że ten twórca jest taki skromny i się nie zgłosi. Więc trzeba go znaleźć, trzeba wziąć wszystkie jego dyplomy, dokumentację i powiedzieć, nie, no ja cię zgłaszam, weź udział w tym konkursie. Bo oczywiście finaliści byli tylko trzej, ale to, że mogli się spotkać twórcy ludowi i mogły się spotkać zespoły i mogliśmy zobaczyć rękodzieło ludowe, z całej
całej Polski w jednym miejscu i można było porozmawiać, można było naprawdę dotknąć tych rzeczy, spotkać się z tymi artystami. To było naprawdę niebywałe święto i sama też widziałam, ile osób podchodziło, ile osób dotykało, ile osób pytało. Były też dzieci. Ja myślę, że to naprawdę ma niesamowitą wartość spotkania z czymś żywym, prawdziwym, z czymś, co zostało wytworzone. Bo jeśli sobie wyobrazimy, że ktoś wytwarza garnki przez 500 lat w swojej miejscowości i jest artysta, który to kontynuuje i potem pięknie opowiada, że są takie zawody, czy jest takie rękodzieło, którego nie jesteśmy w stanie się nauczyć w ciągu jednego życia, tylko on ma takie poczucie, że jest na linii tego kontynuowania. No to jest naprawdę, to jest niesamowite. Ja nawet myślę, że dotyka jakiegoś takiego elementu transcendencji, jakkolwiek byśmy to nie nazwali. I my też tego jako ludzie poszukujemy, jakiejś takiej świadomości, że wychodzimy z ziemi, no bo to trochę tak jest, że to przecież wszystko wychodzi z ziemi, wychodzi ze świata organicznego. Kolejny festiwal za rok. Czekamy na 3 nagrody w 3 kategoriach. Dziękuję bardzo za bardzo serdecznie. Za poradną rozmowę. Dziękuję i jeszcze raz gratuluję wszystkim naszym opolskim finalistom. No i oczywiście także gratuluję naszej rozgłośni radiowej, bo to też trochę jest nasz sukces. Jest. Dzięki. Dziękuję bardzo. Poranna rozmowa Radia Opole.